Rozpocznij nagrywanie. Halo, halo, witam was moi drodzy w piątym i ostatnim finałowym odcinku podsumowującym e, budowę, zahaczyłem okularami akurat, bo ten w bardzo niewygodnej pozycji to nagrywam. Także e, witajcie, słuchajcie, w ostatnim odcinku podsumowującym budowę właśnie Pagani Utopia z LEGO Speed Champions. Także sobie tutaj omówimy sam model. Co mi się w nim nie po podoba, co mi się w nim nie podoba, na co należy zwracać uwagę. I tak dalej, i tak dalej, nie? Stan standardowo. Więc słuchajcie, zacznijmy od samej figurki. Sama figurka prezentuje się naprawdę fajnie. Jest taki kurczy kombine kombinezon wyścigowy właśnie z logiem e Pagani. Właśnie z takimi przeszyciami tutaj. Szare rękawiczki z tyłu, prezentuje się on w ten sposób. Jeżeli jesteście ciekawi tego jak wygląda wariant z samymi włosami, to też jeszcze go zaprezentuję. Tak, sama figurka nie ma alternatywnego wyrazu twarzy. No, z tego co widzę, chyba już w LEGO Speed Champions odeszli właśnie od tego, bo to się tak kurczę wydaje... Wydawało się to dosyć dziwne, jeżeli postać ma dwie po prostu twarze, z tyłu i z przodu, nie? Więc... No, sama figurka, czekajcie, bo zaś kamerka... O, teraz już jest, złapało ostrość. Także tak prezentuje się sama figurka z włosami, ja zawsze decyduję się na wariant właśnie z kaskiem. Także tak prezentuje się sama figurka, bardzo mi się podoba ten kombinezon. Wygląda to naprawdę spoko. No i słuchajcie, teraz już przejdźmy do omawiania samej y, fury. Tylko muszę zająć sobie jakąś wygodniejszą pozycję do omawiania. Także tak, jak już patrzymy naprzód, słuchajcie, zacznijmy od samego przodu. Ten wygląda naprawdę mega imponująco, jak tak się popatrzy na niego od przodu. E, reflektory, o, oczywiście tutaj mamy, słuchajcie, do czynienia z nadrukiem. Co mi się też mega podoba. E, to właśnie to, w jaki sposób zostały wykorzystane elementy, które z początku nie wiedziałem, co to, co to takiego jest. No ale tutaj akurat ktoś mi na czacie, na Twitchu podpowiedział, jeden z widzów, że to są po prostu łyżwy, tak. Także mamy tutaj nawet jedną łyżwę w zapasie, także ja może zaprezentuję to, jak, jak wyglądałaby postać z łyżwami. Narty, narty z LEGO miałem, natomiast same łyżwy prezentują się już, słuchajcie, w ten sposób. No i faktycznie. No i w sposób w jaki te łyżwy zostały wykorzystane, to to właśnie, że tutaj ma mamy na przodzie właśnie tutaj takie, nie wiem, wloty powietrza, coś takiego. Na co należy zwrócić uwagę, to to pod jakim kątem one też są ustawione, dlatego że tutaj z tej strony one powinny znajdować się zaraz pod tym jednym z klocków, żeby to... Znaczy wiecie, no należy po prostu zwrócić uwagę na to pod jakim kątem one powinny być. One nie mogą być yy, tak idealnie w poziomie. Tylko one muszą być uchylone tutaj z tej strony, nieco do góry, nie? Także na to należy zwrócić uwagę. Tutaj niestety troszeczkę taki minus, że to nam latają te dwa klocki pod sobą, i no. Żeby to jakoś fajnie wyrównać, no ale to. Te, te dwa klocki po prostu pod spodem tej maski mogą nam tutaj latać, nie? Natomiast sam przed wygląda spoko. Eee, tutaj jest, słuchajcie, jest jeszcze jeden z takich klocków, na który zwracam uwagę. Na który już was uczulałem w dwóch odcinkach tej serii. Że tak, jest ogólnie taki element, jak właśnie taka czarna, płaska szóstka ze studami, nie. Raczej chyba śliskich takich szóstek nie ma. Nie, są też, no przecież. Ale ze studami. Po prostu jest, jest normalna taka szóstka czarna. Także pierwsze co robicie po wysypaniu drugiego worka, to patrzycie na to, czy któreś z tych szóstek nie ma na druku na jednej ze stron. Dlatego, że tutaj jedna z tych szóstek właśnie z nadrukiem potrzebna nam jest naprzód. Tymczasem może okazać się, że zamontujecie ją do środka samochodu, pod kierownicą i tak dalej. No i co jeszcze jest gorsze? To znaczy, no co, co by było jeszcze gorsze to to, że dwie takie szóstki płaskie łączycie razem ze sobą. A wiadomo, jak złączycie, złączycie ze sobą dwa płaskie klocki Lego, to już jest po prostu amba. To już jest koniec, to jest jak szczepienie atomów po prostu, tego już bez separatora nie rozdzielicie, a już na pewno nie róbcie tego zębami, bo jeszcze bardziej spieprzycie sprawę, nie? także, pierwsze, co ro, ro, robicie po wysypaniu worka numer 2, sprawdźcie, czy któreś z tych szóstek to nie jest właśnie ten element z nadrukiem tutaj. Dlatego, że to idzie naprzód, a nie do środka samochodu, tam pod kierownicą, i tak dalej. Dlatego na to Was naprawdę uczulam. Mi się mega przefarciło i faktycznie okazało się, że akurat nie zamontowałem tego z nadrukiem do środka samochodu. Dlatego naprawdę uczulam Was na ten krocek. Jak wysypujecie worek numer dwa, pierwsze na co zwracacie uwagę to to, czy te płaskie szóstki to nie jest jedna właśnie z tych z nadrukiem. Na to Was naprawdę uczulam. Tutaj słuchajcie, na samym, na samym przodzie mamy dwie naklejki. Jedna właśnie prezentuje się w ten sposób, druga właśnie w taki sposób. Ciekawe, ciekawe, bo myślałem właśnie, że to jest przód maski, bo tutaj tak wygląda to, jakbyśmy mieli takie logo pagani tutaj od przodu. No tymczasem okazuje się, że właśnie przód to jest właśnie tak. Z samego przodu. Fura prezentuje się naprawdę mega spoko. Troszeczkę tutaj drażni to, że jest tutaj taki ten kąt, no ale taki po prostu klocek i już nic z tym nie zrobimy, nie? Co dalej, słuchajcie. Skoro już jesteśmy blisko kół, no to pogadamy sobie o kołach. Naprawdę, o kołach naprawdę bardzo fajnie się one prezentują. Świetnie takie. To nie jest ciemno szare, tylko właśnie jak widzicie w kamerze, to jest takie właśnie granitowe. O, tutaj nam te klocki latają, także to, to też jest minus z przodu, że to jest dużo takich elementów zaokrąglających i nam, nam to po prostu luźne lata. Mm. Tak, naprawdę ten taki granitowy kolor tych felg świetnie prezentuje się właśnie ze srebrnymi kołami No i na co należy też zwrócić uwagę to to, że koła akurat tu stanowią jedną całość wraz z oponą Także nie mamy osobno opon, nie mamy osobno felg No czy ogólnie no wiecie Dobra to nazwij... przyjmijmy, że słuchajcie to nie są felgi tylko to są po prostu kołpaki, które nakładamy już na same felgi nie? Także felgi są w kolorze właśnie takim fajnym chromowanym nie szarym, nie jakimś tam ciemno szarym czy coś, tylko właśnie one są fajne, takie kurcze srebrne. No i świetnie się to komponuje właśnie z czarnymi oponami, no i właśnie z takimi granitowymi kołpakami, nie? Tymi wieloramiennymi. Dobra, przejdźmy sobie zatem dalej. E, lusterka. Tutaj o dziwo nie wykorzystujemy takiego elementu takiego zaokrąglającego, jak mamy tutaj, na przykład na, na tym. Tylko właśnie już mamy te lusterka w formie właśnie takich uchwytów, no i tutaj wciskamy sobie tą taką kropkę z tym tym, nie? Że tak to nazwę. No i tak właśnie wy wyglądają w lusterka. No niestety minusem tego rozwiązania jest to, że tu jest widoczny po prostu stud, tak? Więc no tutaj akurat na to trzeba przymknąć oko. Co dalej? Tutaj też widoczne study, no ale to dlatego, że tam też mamy jeden z takich klocków, wiadomo który idzie nam do środka, taki po prostu trójkąt, nie? Chociaż myślę, że akurat, że można by to było poprawić, i zamiast takiego trójkąta po prostu dać tam do środka tylko jakąś poje pojedynczy ten element, a tutaj po prostu, żeby dać normalną zamiast takiej dwójki, to po prostu już od razu dać tutaj czwórkę. Wtedy nie dość, że nie. Wy... To znaczy, się nie wiem, czy nie będzie nam tutaj wystawał ten. ten... Widzicie, że ten klocek jest nieco wyższy od tego, ale wtedy po prostu nie byłoby tych studów widocznych, tylko byłaby normalna, czy fajna czwóreczka. Już tej zamiast tej dwójki byłaby po prostu czwórka bez tych studów, nie? Tak. Pod lusterkiem naklejka, właśnie z takim wlotem powietrza. Same progi wyglądają właśnie w ten sposób. I co mi się akurat spodobało, to to, że. Nie no, to znaczy się tutaj widać, że spod spodu o. Są widoczne te czarne elementy, ale one też są zaokrąglone, przez co nie rzuca się to właśnie tak w oczy. Tam są po prostu te takie czarne kropeczki zamontowane, nie? Żeby wam to lepiej pokazać. Tak, a tutaj spod spodu są takie po prostu czarne kropeczki zamontowane i. Nie rzuca się to w oczy tak bardzo, jakbyście mieli tam zamontować normalną taką czarną kosteczkę, tak? Tylko rzeczywiście oba te klocki są tam zaokrąglone, spo, zarówno ten na wierzchu jak i spod spodu i wygląda to no lepiej, po prostu lepiej, tak, niż żebyście mieli tam po prostu taką czarną, normalną kostkę spod spodu. No ale to już min minusem każdego Speed Champions jest po prostu to, że sporo jest właśnie takich elementów maskujących te study i takich drobnych elementów, no więc to wszystko po prostu lata, tak, to wszystko po prostu wiadomo. Nie czepiam się już po prostu tego, że same te łączenia są tutaj widoczne, czy coś, ale po prostu, że spora właśnie część elementów lata. No ale to jest w sumie minus każdego Speed Champions, więc tego się już nie, nie będę czepiał. Dobra, teraz słuchajcie, przejdźmy sobie właśnie. Tu jest jeszcze naklejka. Aha, no tak, czas antenowy tamtego odcinka się zakończył, także. Dobra, eee, tutaj słuchajcie, tak, naklejka. Nie pamiętam jeszcze, jaki to był numer naklejki, ale trzeba też zwrócić uwagę na to, na którą stronę ją naklejacie. Jest ona naklejona tak, jak tutaj macie wycięcie w klocku, więc raczej z naklejeniem jej nie powinniście się pomylić. No i naklejamy ją na prawą stronę samochodu, a nie na lewą, tak jak jest właśnie tu, nie? Także tu naklejacie ją właśnie na prawą stronę. Przejdźmy sobie, słuchajcie, na tył. No tył prezentuje się chyba najlepiej w całym tym samochodzie. Fajne lampy. Takie w postaci tych zwykłych, zwykłych światełek. Tutaj mamy też taki, właśnie, klocek z nadrukiem. Imitujący, nie wiem, czy to jest jakieś światło hamulca też, czy co. Ymm, drzwi, właśnie, które pełniam. No, tak, no, w sumie, tak jak w Pagani to wygląda, te takie spoilery czy coś. To też właśnie miało coś takiego imitować. Tylko, właśnie, kurczę, ważne jest chyba też to, pod jakim kątem te drzwi mają być ustawione, żeby one tak nie opadały zaraz na te. Chociaż nie wiem, nie, to jest już chyba wszystko oparte po prostu o siebie, także dobra. Mm, bardzo fajne rozwiązaniem jest też tutaj z tyłu to, że jak mamy tutaj ten element, no to po prostu ten klocek tutaj opiera nam się. No właśnie, fa... Wie... jest tu wiele na tyle takich fajnych. Na... Z tyłu tu jest wiele fajnych rozwiązań. Bo patrzcie, tutaj te drzwi opierają nam się tą klamką o ten trójkąt tutaj. No, a tutaj i na przykład jak mamy tą lampę, to po prostu ją sobie tutaj zaginamy, pyk i nam się ona opiera właśnie na ten klocek spod spodu, nie? Także to jest spoko. Co mi się najbardziej jednak podoba na tyle to no nie nie, nie tyle co sam tył, cały tył, ale właśnie te wydechy. I wiele osób zwraca uwagę na to jak one mają być zamontowane i tutaj właśnie jest fuck up w instrukcji. To znaczy się tak, ja wychodziłem z założenia, że te wydechy mają być zamontowane do góry. Przy czym na pudełku pokazane jest, że one mają być zamontowane właśnie w taki sposób, jak jest na dole. Czekajcie, pokażę Wam, może też samo pudełko. Mm. Na samym pudełku wygląda to w taki sposób, że one mają być te wydechy zamontowane ku dołowi. W instrukcji zaś pokazane jest jeszcze inaczej, że mają być zamontowane na tamtą stronę na prawą. Czekajcie, może poszukam to też w instrukcji. Także dobra, skoro już jesteśmy przy tym tyle, to może uda mi się akurat znaleźć ten krok, gdzie żeśmy montowali ten tył. To było jeszcze wcześniej, tu już jest zamontowane. O, tutaj hmm. będzie. No, no i tutaj mamy, słuchajcie, strona 29, krok 32. Mamy ten element, właśnie. On jest taki właśnie też srebrny z takimi właśnie wydechami. No, i da się zauważyć w instrukcji, że te wydechy są skierowane w prawą stronę. Także jest tutaj w instrukcji ewidentnie fuck-up. Dlatego tą instrukcją tutaj zalecałbym się raczej nie sugerować. Bardziej zalecałbym zobaczyć sobie, jak to auto wygląda w rzeczywistości i w którą stronę tak naprawdę te wydechy mają być skierowane. No bo tutaj w instrukcji pokazane jest na prawo. Ja wam to mogę nawet zasymulować, jakby to wyglądało, co też pokazywałem w którymś z poprzednich odcinków. Także dobra, także tak, tak prezentuje się sam tył bez tego klocka. Ja słuchajcie, wychodziłem z założenia, że wydechy mają być skierowane ku górze w taki sposób, co pokazuje instrukcja. Instrukcja pokazuje, że wydechy mają być zamontowane tak. Co wygląda. To strasznie do dupy. Przy czym na z tyłu na pudełku. No i tym właśnie się sugerowałem, że wydechy to mają być skierowane ku dołowi. No i wygląda to właśnie w ten sposób. Także nie wiem, będę sobie po prostu musiał zobaczyć, jak ta fura wygląda w rzeczywistości i jak te wydechy mają być. poprawnie zamontowane. No ale ja sugerowałem się tej podełkiem, więc są no, póki co zamontowane ku dołowi. A skoro słuchajcie, już jesteśmy na tyle. No to tył prezentuje się naprawdę tutaj mega ciekawie. Przejdźmy sobie już tak płynnie tutaj od tyłu do góry. Tutaj właśnie mają my też takie rolki, które są też srebrne, tam pod tą szybą. Tylko że kamerka oczywiście ostrości znowu nie potrafi złapać, czekajcie. Może rękę podłożę, to będzie lepszy fokus. Tak, yy, tam mamy pod tą szybą. Dwie rolki, takie też w kolorze srebrnym, które no, imitują właśnie jakiś silnik, i muszę powiedzieć, że proste zastosowanie tych klocków. A wygląda to naprawdę fajnie, że to takie jakby rzeczywiście tam był jakiś taki ogromny silnik pod spodem, nie? Pod tą właśnie tylną szybą. Bardzo fajnie ten tył jest tutaj zaokrąglony też. Jak tutaj, właśnie, że on idzie tak tutaj. Wiadomo, jest ta szyba, idzie on tutaj, tak ku dołowi, i tutaj zaraz tak ku górze znowu do tego spoilera, nie? Także bardzo fajnie, tutaj, to jest wszystko tak właśnie zaokrąglone. Tutaj też idzie ku dołowi, wiadomo, żeby to powietrze tam wpadały właśnie pod ten, ten spoiler. No, przypierdzielić się jedynie, no właśnie, tylko że tak, jeżeli te drzwi z góry mają być właśnie ustawione pod takim kątem, no to tutaj, raczej ciężko, aby zamontować tutaj po prostu jakiś element maskujący, tak. Ten study, niestety, tutaj po prostu czy tego chcemy, czy nie, będzie po prostu widoczne Więc. Gdybyśmy mieli zamontować tutaj jakiś element maskujący, no to te drzwi by musiały zaś być pod jakimś takim kątem, co... Hmm. No nie no, po prostu te drzwi opierałyby się po prostu o, o ten element maskujący, więc niestety no... Jest to troszeczkę minus, ale no na te, to jest taki minus, na który po prostu trzeba przymknąć oko, że ten niestety tutaj będzie widoczne, słuchajcie. A skoro już przy samym tylu jesteśmy, bo no to jest chyba najbardziej imponująca część samochodu, na no, które najbardziej się rzuca, jednak w oczy. Słuchajcie, no to dosyć poważnym minusem tego modelu, tego modelu jest, słuchajcie, to, że cały ten tył niestety nam tutaj lata, tak. To jest właśnie, to jest to, że to po prostu nam wszystko tutaj lata i przy podczas budowania tutaj reszty samochodu, no strasznie nam to po prostu przeszkadza. Bo, odno bo odnosi się takie wrażenie, że zaraz nam to ma się tutaj rozlecieć, czy coś, nie? Aha, no i właśnie tutaj jeszcze. To znaczy się tak. Ta szyba nam ma tak opadać, więc jeżeli mielibyśmy tutaj zamontować zaś taką dwójkę śliską, żeby zakryć te study, no to też nie będzie to wyglądało wtedy za dobrze, więc to jest też. To są kolejne dwa study, na które należy po prostu przymknąć oko. Hmm, dobra. Także o samym tyle żeśmy już pogadali. E, właśnie, jeszcze, je, jeszcze raz odnośnie samego tyłu, słuchajcie. E, bo tak, bo się przyczepiam, no to jest dosyć poważny minus tego modelu, że to niestety cały ten tył nam lata. Dlatego też kiedyś, już jakiś czas temu znalazłem, po tym jak wyszedł ten model, właśnie to jest e, spora część osób, które kolekcjonują LEGO Speed Champions zwracała na to uwagę. Właśnie na ten latający tył. I jakiś czas temu znalazłem po prostu, jak poradzić sobie z tym problemem. A sposób jest taki, że tam trzeba było usunąć jakiś klocek i wsadzić pod niego... Kurde, akurat tego klocka teraz nie mam, żeby wam pokazać. Ale jak macie tutaj taki e, ten daszki, nie? Tutaj na tych progach, to taki pojedynczy klocek musicie sobie tam wsadzić. Po, po, połowę po prostu z tej dwójki tutaj, co widzicie na progach. Taki właśnie daszek? To sobie się pod spodu, przez co całość już będzie nieco bardziej stabilniejsza i nie będzie to aż tak bardziej, aż tak bardzo latało. Tylko teraz nie pamiętam, czy klocki te mogą być w byle jakim kolorze, czy to muszą być w jakimś kolorze nadwozia, czy, czy w tym. W każdym razie, jeżeli uda mi się gdzieś znaleźć ten filmik, to wrzucę wam go do tej playlisty w formie właśnie jeszcze takiego bonusu, jak można poradzić sobie właśnie z problemem tego latającego tyłu. Dobra, także o tyle już powiedzieliśmy sobie co i jak. Eee, co dalej słuchajcie? No tak, tu już żeśmy przeszli tak na, na samdach. Fura jak prezentuje się od góry. Bardzo fajna szyba i tak dalej. No i właśnie o szybie. Szyba wiadomo w postaci nadruku, także mamy te słupki A ten. Wiadomo, nie jest ona jakoś mega porysowana, to znaczy się są jakieś tam marasy, ale nie, nie jest ona akurat w moim wypadku tak bardzo porysowana. No, i właśnie, i tu jest to, do czego się doczepiłem, że zobaczcie, tu jest samo wnętrze, które właśnie prezentują no, prezentuje się właśnie w ten sposób, zaraz sobie opowiem o samym wnętrzu, ale to jest właśnie to, do czego się przyczepiłem, że tutaj jest właśnie zastosowany ten trójkąt. Więc, dlaczego po prostu nie zrobili czegoś takiego, że dali po prostu, tu, daliby tutaj po prostu taką czwórkę. I po prostu nie byłoby widocznych tych dwóch studów tutaj, tak? A tutaj po prostu dać tylko jakąś po, pod spodą normalną taką jedynkę, taką kosteczkę. No i wtedy wyglądałoby to znacznie lepiej, nie? Tak myślę, nie? A tutaj zamiast tego zastosowali po prostu te, takie, te trapezy, czy coś. No i no niestety te dwa study tutaj na zewnątrz są widoczne, także to jest akurat minus i myślę, że dałoby się właśnie to zrobić w sposób taki, jak mówię, czyli tam po prostu tylko pod tym klockiem tutaj pod tym klockiem dać tylko po prostu normalną, zwykłą ciemno-szarą kosteczkę a tutaj po prostu dać, zamiast tej dwójki czwórkę no i wyglądałoby to znacznie lepiej, już nie byłoby tych dwóch studów widocznych z jednej i drugiej strony samo wnętrze, jak się prezentuje, no tutaj jakaś taka kostka węgla, jaka ja tam jest taka czarna to nam, nam się właśnie na tym tutaj trzyma ta tylna szyba bardzo fajny kolor wnętrza Taki właśnie kurczę, fajny, fajne, sprawia to wrażenie, właśnie na jakiejś takiej skóry czy coś. Szkoda tylko, że właśnie, to znaczy, się też nie wiem, jak ta fura wygląda w rzeczywistości dokładnie, ale podejrzewam, że mogłyby być tutaj jakieś właśnie takie naklejki w postaci jakichś takich przeszyć, czy coś na, na, na tapicerce, albo żeby na samych zagłówkach było logopagi. Tylko, no takie właśnie mówię, nie wiem, jak ta fura wygląda w rzeczywistości, więc nie wiem, czy to jest po prostu wszystko takie jednolite, czy rzeczywiście ten fotel ma jakieś takie przeszycie, czy coś. No, ale w każdym razie kolor bardzo fajny. Taki rzeczywiście, tej tapicerki, tu jest, tu jest mega spoko. Przenieśmy się, Słuchajcie, zatem naprzód, bo tu się naprawdę dzieje już. No, to już się prezentuje jakoś. Także nie wiem, czy tu jest jakaś skrzynia półautomatyczna, manual, czy nie, nie. wiem, jak to tam w nie jest. No, ale tutaj. Dobra, kamerka musi złapać ostrość. Ale tu już, Słuchajcie, prezentuje się to w taki sposób. No, i na to, na co należy zwrócić uwagę, to w to, w jak klejemy tę naklejkę. Czyli, jeżeli mamy tutaj ten daszek, czekaj, to lepiej to będzie widać z tej strony. Jeżeli mamy ten element z tym, tego daszku tutaj, to naklejkę klejemy w taki sposób, że tą czerwoną kropkę mamy u góry. Przy czym zegary są na dole, i te strzałki na tych zegarach skierowane są właśnie w prawą stronę. No, i tutaj też mamy takie właśnie w kolorze tapicerki, właśnie takie te brązowe klocki, i to tak. Które, że tak powiem, otulają te, te całe wnętrze, że nie, nie jest to tylko jakieś puste te wnętrze, tylko rzeczywiście tu coś się faktycznie dzieje, nie? Także bardzo fajne siedzenia. Miejsce na dwie osoby myślę, że tutaj bez, bez żadnego problemu powinno się zmieścić normalnie dwie figurki, ale to też sobie zaraz sprawdzimy, bo jeszcze nawet nie sprawdzałem, jak ta figurka ten prezentuje się w samym samochodzie. Tutaj też dwa, dwa takie elementy, właśnie nie wiem, czy jakieś zegary, czy nie wiem, co by tutaj mogło takiego jeszcze być. Kierownica. Wiadomo, no i tutaj już z samego przodu, jak po zmontowaniu, po odmontowaniu szyby, mamy tutaj też coś, z czym łączy nam się już sama maska. I ona sobie po prostu opada tutaj ku dołowi, nie? No, no przy czym szyba trzyma, Sama szyba trzyma się na tych po prostu. Na, tych, na tym klocku, tutaj na dwóch po prostu studach, tak. Także sprawdźmy sobie, tylko jeszcze słuchajcie, jak prezentuje się sama figurka po włożeniu do samochodu. No, miejsca tu jest całkiem dużo, także. Spokojnie, myślę, że dwie figurki, zobaczcie, powinny się tu zmieścić bez najmniejszego problemu jakbyśmy sobie tylko jeszcze ją zamontowali na drugą stronę, czekajcie I tak tylko zasymulujmy no, to myślę, że bez najmniejszego problemu tutaj te dwie figurki spokojnie się tu powinny zmieścić, miejsce, jest naprawdę dużo no i tak już prezentuje się figurka w samym samochodzie no, jeszcze do tego zamontujmy szybę, która trzyma się na tych dwóch studniach. No i tak już prezentuje się, słuchajcie, całość samochodu. No, także, słuchajcie, to raczej wszystko, co miałbym Wam do opowiedzenia na temat tego modelu. Jak mi się podoba? Bardzo. Naprawdę model podoba mi się bardzo. Na szczęście jest więcej plusów niż minusów. To znaczy, są to, takie, są to takie minusy, na które akurat trzeba przymknąć oko, że są te study widoczne, na przykład właśnie tutaj. Eee, tutaj też trzeba na, na ten tył przymknąć oko. Tutaj uważam akurat z kolei, że tu by się przydało zrobić to lepiej, że zamiast tych takich trapezów zamontować po prostu tutaj pod, pod spodem, pod tymi klockami, zamontować po prostu jedynkę normalnie. Pod tymi właśnie klockami zamontować po prostu taki kwadracik, tą jedynkę. Taką kosteczkę, a tutaj po prostu zamiast tej dwójki tutaj dać czwórkę i o wiele lepiej by to wtedy wyglądało, nie? Eee, dobra, lusterka, wiadomo. No nie wiem, co bym tu miał więcej odpowiedzi. Podsumowując, no na pewno sporym minusem tego modelu jest to, że niestety cały ten tył nam lata. To w jaki sposób, ma być zamontowane te, w jaki sposób mają być zamontowane te rury wydechowe jest po prostu fuck up w instrukcji. Instrukcja pokazuje nam, że mają być one skierowane w prawą stronę. Na pudełku mają być skierowane ku dołowi i tym się właśnie sugerowałem. Natomiast no, muszę zobaczyć, jak ta fura wygląda w rzeczywistości i czy faktycznie te wydechy powinny być skierowane w dół, czy właśnie do góry. Eee... Co jeszcze? No podoba mi się właśnie te, ten nadruk tutaj, że też taka w formie właśnie jakiegoś takiego światełka stopu, czy coś. Co jeszcze? Co jeszcze? Słuchajcie. Tak, bo nie powiedziałem o samych naklejkach. Naklejek na szczęście w tym modelu jest mało, to jest tylko 8 naklejek. Także 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Czekajcie. Dobrze policzyłem. 1 2 3 4 5 6 7. No i brak. Gdzieś mi brakło ósmiej, nie wiem. To jest 8 naklejek, ale ale gdzie? Było 7 czy 8 naklejek? Wydaje mi się, że 8. Aha, no tak, 8 przecież to jest yy... ten wlew paliwa, tak? <grych> no tak, widzicie. No i właśnie o samych naklejkach, słuchajcie. Jak się tak patrzy na ten model z daleka, to nie rzuca się to w oczy aż tak bardzo. Jakby, jakbyśmy tak popatrzyli na niego z daleka, no chociaż nie, no troszeczkę się rzuca. One tam, wiadomo, delikatnie będą odbiegać po prostu od kolorów samych klocków. Ale no tutaj niejednokrotnie porównuję to do Astona Martina DB5, że tam po prostu to wyglądało fatalnie, że ten kolor zna znacząco odbiegał po prostu od koloru nadwozia. Tutaj jeszcze w przypadku tego Pagani jest to do zniesienia, że nie jest jeszcze aż tak źle. Wiadomo, te naklejki zawsze po prostu będą odbiegać od koloru samego nadwozia, ale tutaj akurat w przypadku tego Pagani nie jest aż tak źle jak mogłoby być, bo tam w przypadku tego DB5 to było po prostu... Fatalnie. Fatalnie. Naprawdę. Także... No właśnie. Jeszcze słuchajcie jedna rzecz, na którą raz jeszcze zwrócę uwagę. Pierwsze co robicie po wypakowaniu worka numer 2 to co? Patrzycie... Czy płaska szóstka... Nie ma z jednej strony na druku. Nie wiem ile tam może być tych takich szóstek. Ja wam to może pokażę w instrukcji dokładnie o który klocek chodzi. Bo tu mamy też rozpiskę tych części. O właśnie, proszę bardzo. Tutaj słuchajcie, na rozpisce części będziecie to widzieli lepiej. Tak wam pokażę. Mamy dwie takie szóstki, nie. Takie właśnie klocki, które montujemy do wnętrza samochodu pod kierownicą. Może tak, otwórzmy sobie tą szybę raz jeszcze. No, teraz te klocki tam nie będą widoczne, ale ogólnie tam pod kierownicą i tak dalej, pod tymi zegarami. Tam są zamontowane po prostu te dwa. Klocki, więc te dwa, te dwie, te dwie szóstki po prostu łączycie razem ze sobą, także jak już to zrobicie, no to już jest lipa, nie? Także jak to już złączycie razem, to już jest lipa i bez separatora tego nie dzielicie. także nie rozdzielajcie tych klocków zębami. Przy czym tutaj właśnie mamy jeszcze jedną taką szóstkę, ale ta jedna właśnie jest z nadrukiem, który właśnie jest tutaj z przodu, nie? Z samochodu. I tak właśnie się ten przód prezentuje. Także raz jeszcze was naprawdę na to uczulam. Jak wypakowujecie worek numer 2, pierwsze co na co zwracacie uwagę, to właśnie na te szóstki. Także macie dwie zwykłe, normalne, które są całe czarne i je montuje się do środka samochodu. Przyczepia się je przyczepia się po prostu jedna na drugą. Ale ta jedna właśnie jest wyjątkowa, dlatego że te, z tej jednej strony ma po prostu nadruk. Więc tak, żebyście się nie pomylili i nie, i nie zamontujecie właśnie tej szóstki do środka samochodu, bo wtedy to już będzie lipa, nie? Będziecie musieli po prostu rozbrajać cały przód samochodu, albo przynajmniej to wnętrze, żeby się tam potem ten klocek dostać. Użyć separatora, nie zębów, tylko separatora, żeby te dwa klocki po prostu ze sobą rozdzielić, nie? Mi się akurat przyfarciło, bo też to jest coś, na co nie zwróciłem uwagi. Czy znaczy, się w instrukcji, jak już montujemy ten klocek, no to jest tam zaznaczone, że... Czekajcie, to było tutaj. No właśnie. Tutaj w instrukcji na stronie 57 jest to zaznaczone, że potrzebujemy klocka, na którym właśnie widnieje ten nadruk. Ale na przykład przy unboxingu drugiego worka już na to uwagi nie zwrócili, więc może okazać się, że po prostu go zapomnicie się, zamontujecie ten element po prostu do środka, no a się później okazujecie... okazuje się, że dochodzicie do strony 57 i kuźwa, gdzie jest ten klocek z tym nadrukiem, nie? Więc naprawdę uczulam, to, to jest jedna w najważniejsza rzecz w tym modelu. Jak wypakowujecie worek numer 2, od razu szukajcie klocka właśnie z tym nadrukiem naprzód. No, natomiast słuchajcie jeszcze jeśli chodzi o same naklejki. Tych jest mało, więc model składa się przyjemnie, szybko, nie trzeba się z tymi naklejkami tak długo męczyć i tak dalej. Tylko, no właśnie, też Was uczułem na to, żebyście zwracali uwagę na to, jak mają być z naklejone same naklejki, tak? Na szczęście nie ma tutaj dużo takich naklejek, z którymi szłoby się pomylić. To po prostu naklejacie tutaj na tą stronę prawą samochodu. E, tutaj kropeczka ma być u góry, zegary mają być na dole. No i tutaj tylko trzeba zwrócić po prostu uwagę na to, no czy akurat w przypadku tych dwóch stron, zarówno tej prawej jak i lewej, Trzeba mieć troszeczkę wyobraźnię przestrzenną. Bo tam w instrukcji jest troszeczkę taki mindfuck, że tak patrzycie na to i nie wiecie za bardzo, jak to zamontować, z której strony to będzie, nie? No. No ale słuchajcie, to ma iść właśnie w tą stronę. Z jednej strony. Z drugiej strony, tak, właśnie. I tutaj. To idzie tak. Także, no. Wiadomo. W, ka w każdym odcinku z serii Lego Speed Champions uczulam Was na to, w jak. Żebyście zwracali zawsze uwagę na to, w jaki sposób kleić te naklejki, jak one mają być tam prawidłowo naklejone, ale akurat w przypadku tego konkretnego modelu, na co Was uczulam, to to, żebyście po wypakowaniu drugiego worka od razu szukali i gdzieś odłożyliście i też odłożyliście, żebyście sobie odłożyli po prostu na bok ten klocek z nadrukiem, bo może okazać się tak, że zamontujecie go wewnątrz samochodu i wtedy już jest lipa, będziecie znowu musieli rozbierać to, nie? Także jak dla mnie to jest poważny minus, dlatego że to już powinno być zaznaczone myślę przy unboxingu drugiego worka, żeby już na etapie. Chyba zajechaliśmy trochę daleko. No. Także wypakowujemy sobie worek numer 2 i już od razu tutaj powinien zwrócić uwagę właśnie na to. Że potrzebny właśnie jest ten klocek z tym nadrukiem. Właśnie tutaj naprzód, na nie? Także naprawdę w przypadku tego akurat konkretnego modelu na to was naprawdę, naprawdę uczulam. No. no. Ale ogólnie model prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Jest więcej takich plusów niż właśnie minusów. Także. No, cóż tu, cóż tu więcej gadać na no, moi drodze? Bo ten odcinek, by zaś trwał, no, już rozgaduję się na, temat pół, na ten temat pół godziny, także już omówiliśmy sobie tak naprawdę wszystko, na co, na co właśnie was uczulam i tak dalej. Natomiast sam model prezentuje się naprawdę świetnie, jak dla mnie. No, i jeszcze jedna z takich rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, to to, co mówiłem już, jak opowiadałem o przodzie. To to pod jakim kątem te łyżwy powinny być ustawione, nie? Że one powinny nam, troszeczkę z tej strony powinny być na zewnątrz u góry. A tutaj po tej stronie powinny nam troszeczkę opadać pod tym czarnym klockiem, który tam mamy. Pod samą maską, nie? No i troszeczkę to też jest minus, że tutaj te dwa elementy, które mamy, to troszeczkę latają po prostu, tak? Że, że musielibyśmy jakoś to tak równo ustawić, nie wiem. Czy wsadzić po prostu między to. Jakiś taki, nie wiem. Jakiś klucz czy coś. Żeby to po prostu równo, równo ustawić, nie? Także pomó pomóżmy sobie tylko na tym kluczem. Albo tu jest jeszcze jakiś taki lepszy element był z zapasowych. Mm. O, i macha mi wypadło. No właśnie, dobra. Skoro już mamy odczepioną maskę, no to właśnie te dwa elementy one są zamontowane tutaj po środku i one po prostu nam tutaj złączone dwa ze sobą mogą nam latać, po prostu tak. Że jeden rozjeżdża się z drugim, dlatego trzeba się to po prostu, trzeba to po prostu posta postarać się jakoś wyrównać, po prostu razem ze sobą włożyć sobie tutaj coś i no i tak to i tak to nie będzie idealnie. No, no i tak, właśnie, słuchajcie, się prezentuje. dobra, to by, słuchajcie, moi drodzy, było na tyle. Także kończę. Pamiętajcie, słuchajcie, że jeszcze, jako ten bonus, yy, także będzie jeszcze jeden taki odcinek: to nie będzie mój filmik, a poradnik, właśnie na temat tego, jak poradzić sobie z problemem tym głównym tego modelu, czyli właśnie tym latającym tyłem. I tak, jak mówię, tam gość po prostu wkładał właśnie jeden z takich klocków. Taki, taką, je, taki jeden daszek po prostu, pod spód też to latało, ale już nie aż tak bardzo jak lata normalnie, nie? No, także dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i będziemy widzieli się w kolejnych seriach z Lego Speed Champions, gdzie będę budował zestaw z McLarenami. Tylko, że jeszcze nie wiem, który będziemy budować pierwszy. Czy ten M1, F1, czy ten, czy ten drugi taki, nie? No, także to jest. O, muszę sięgnąć po to pudło. Także słuchajcie, w kolejnych odcinkach będziemy sobie budować któryś z tych dwóch samochodów. Osobiście o wiele bardziej podoba mi się ten pomarańczowy niż ten. Także nie, nie wiem, który będziemy budować jakoś, jako pierwszy, ale ogólnie budować będziemy już ten zestaw, nie? Także dobra, bo się tutaj non-stop Słuchajcie, także ja kończę. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, oczywiście, o łapach w górę, subach, dzwonkach. Do zaglądania na moje pozostałe social media. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie. Ho.